Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka z serii w kampania fabularna. Kampania fabularna WBC 3. Ja jestem Skowron Piąty, ze mną jest pan Artur Pierwszy Wielki. Tak oto ja jestem z panem Skowronem Piątym i nadajemy wprost ze studia. No. Misja 10. Nierówna walka. Dzień 66. Po porozmawianiu z królem elfów wyruszyliśmy we wskazane nam miejsce. Nie wierzyliśmy, że to zrobili nasi ludzie. Dlatego przyrzekliśmy, że ich znajdziemy i ukażemy. Dzień 68. Dotarliśmy do rzeki. Po drugiej stronie było obozowisko tych zbójów. Zadania. Daj nauczkę tym ludziom. Zdobądź dowód na ich zabicie. Nagrody, stosunki przyjazne z leśnymi elfami. Także niech się dzieje wola Warlords Battle Cry'a. Poczekaj, bo ja muszę sobie zmienić rasę na barbarzyńców. Daj się na ready znowu. A nie na wysokie? Nie wiem, wysokie czy... Barbarzyńcami. Ja chcę barbarzyńców, ja chcę graby. Ja chcę grabami nawalać teraz. Dobra, będą graby, będzie dobrze. Chcesz odpoczynku? A wiesz, że na graby też jest ogranicznik. No wiem, no jest... Nie ma. Nie ma żadnego ograniczenia na graby. Nic nie pisał. Jest ograniczenie na graby, co nie ty ma. Myślisz? Toś nie jest. Ma. Nic nie pisał, tylko jest. Było na... Coś było jest. Tylko na duszki i na... Strażników Księżyca. Co ty gadasz? Nic nie było. Co ty gadasz? Pewnie, że nic nie było. Dobra, cicho. Zorot. Ludzie, gramy 3 na 3? Skoro piąty. Nie mamy czasu. Ginąć, kur... Później zagramy. Teraz albo zginiecie. Zorot, uspokój się. Teraz mówi jakby co Artur. Zorot, uspokój się. Czasu nie mamy. Szukamy bandytów. A walcie się. Ja jestem tym bandytą. Że co? Jestem bandytą. Co? Czemu, Zorot? Dlaczego się zmieniłeś? Bo nie chcieliście grać 3 na 3. Bo codziennie człowiek nie ma czasu. Nie obchodzi mnie to. Walka start. Ta walka jest nierówna. To jest kara, że za niegranie 3 na 3 nuby. No dobra. Także tego. Lecimy z tym koksem. Nie ma tego budynku do żywiołów. No i bardzo dobrze. Jak i bardzo dobrze. Czemu w ogóle mówisz, że tu jakiś budynek do żywiołów był? Nic nie było. Nic nie było. My nic nie wiemy. My nic nie wiemy i nic nie było. A no tak, trzeba oszukiwać widzów, dobra. Jak oszukiwać? Ja nie rozumiem, o co ci chodzi w ogóle. Ty, inaczej te kopalnie tu stoją. Wow. Ej, może się pozbędziemy od razu tych harpi. Ty jesteś dobrym wojownikiem. Weź ją, przytankuj. Zabijesz ją, co prawda? Ty? Nie zabiję, co ty? Coś zabijesz ją. Easy na kratę. Nie zabiję. Easy na kratę, kurde. Jeszcze się wyrąbi i będziesz mnie zbierał z ziemi. No, wskrzeszę cię. Dobra, plan jest prosty, niektóre znany. Na dobra, pisze. Słuchaj, to plan jest taki. To ja co zrobię? Ja ją zabiję. Te gniazdo harpi. Ta harpia nie będzie taka. Ej, przestrach! Rzuć debuffy z iluzji i easy przecież. Jak obydwa debuffy na nią wrzucisz, to możesz ją nawet tankować. Ja cię będę leczył. Stary, trust me. Zrobisz to. Pozbądź... Ja ci za dużo razy zaufałem. No to weź przecież, ty masz ponad 300 zdrowia, 26 kombata. Jak ty jej zmniejszysz obrażenia o połowę, to na nic nie będzie robiła. No weź, chodź tu. Wydupce się. Weź swojego bohatera, dawaj. Zaufaj mi. Ale ja nie chcę stracić bohatera, nie chcę być tobą. Ale ty nie... Co masz między nogami? Kurde, bierzesz mnie pod włos. No a jak? Przejąłeś to wszystko, rozumiesz? Tak. Dobra. Że to ujmę, biorę cienie, nie? O! Dobry pomysł. Ale mnie nie stać na przestrach ani na lęk. Za mało many mam. Ale tylko jeden przestrach. Potrzebujemy tylko przestrachu. Tylko przestrachu? Ty wiesz, tak. Ona jest skryta, nadal będzie w stanie mnie zabić, nie? Nie, ty nie doceniasz przestrachu. Jeżeli ona nawet śmiertelnym uderzy ciebie, to i tak ci nic nie zrobi. Dobra, ufam ci, ale Boże, jak ja się wyrąbię... Czekaj, zbinduję sobie przestrach.
Nie, nie, bohaterze! Jakie złóżcie broń? No i wypali łamane. No dobra, to ci już nie ufam. Fajnie, fajnie było. Dobra, damy radę. To poczekaj, jeszcze nie, teraz nie. Teraz nie, bo ja tutaj się skupiam. Żeby przejść do wyższej... Muszę się cofnąć do bazy. Oficjalnie odwrót. Wszyscy do wieży. Szybko. I wszyscy na stand groundzie, za wyjątkiem bohatera... Znaczy na obronę mnie stand groundzie. Ty na... Nie no, modre te boty, powiem ci. No, stary. Wiesz co, ja dam cienie pod to i te cienie cię wyekspią i prawdopodobnie będą zabijały tych harpii. Pewnie tak. Dobra, gdzie jest drugi anioł? Nie wiem jak ty, ale u mnie jest co mini kolorowo. A, damy radę. Co tam mini kolorowo? No cudowo jest strasznie, no co mogę powiedzieć. Spokojnie, my to ogarniemy. Te wieże. Poczekaj, ja spróbuję... Jakimś cudem zostało użyte zaklęcie leczenia z wieży. Nie wiem, czy to jest bug, czy to tak ma być, ale to jest dziwne. Ej, to weź jeszcze kolejne dwa cienie zrób, jak dasz radę przy tym gnieździe na dole. No spoko. Ale nie, nie dam rady na dole. Nie, mam za mało many. No dobra. Takie śmiecze są. Dobra. Teraz zbieram kamień. Nie no, Boże, jak ty zautoplayowałeś z Kowron, jakiś z siebie jest dobry gracz. No, stary, wiem, dzięki. Ale boli mnie trochę, że nie ma na tej mapie mgły wojny. Ja bym wolał z mgłą grać, byłoby bardziej realistycznie i trudniej. Zawisza, weź to wyjaśnij, bo chyba oszalej. Zawisza? A gdzie Zawisza będzie wyjaśniał? W którym miejscu? Tam na dole mi zabija chłopów idących do kopalni. Znaczy, te mieście się cofnęły, w sensie poatakowały, powkurzały i se poszły. Aha. Jak jakby się zwolni jakiś ten, to... Dobra, moment, tutaj. Tam. Wchodzić tam. Nie, panie, nie. Ty nie kaparity, ty nie panie mają. No, zabiję kolejnego bohcia. Dobra. Zulrak. Musisz wyjaśnić wieżę, tylko moment. Dobra, stój tu. A, potrzebuję jeszcze kamienia. Durak, ty się wypieprzysz od tej wieży? No i się wypieprzymy, brawo, skąd. Dobra, jednak jesteś bogiem. Dawaj, Zurak! Zurak! Co to są za cheaty? Nie! Wow, to sen jest wykorzystywanie bugów. Dobra, fajnie, że to wszystko półzupełniłem, jak pojebane, ale... Ale może lepiej skończyć z tym...
Masz 100 kamienia? Nie, ty nie masz. Boże, ale ty z wykorzystywaniem bugów. Ja pierdzielę, Skowron. Kur. No i bardzo dobrze ci zdechł. Kurde, tak po chłopsku to dawno nie widziałem, żebyś ty grał. Rozumiem Zorota, ale ciebie... A kurwa, nie to zaklęcie. Dobra, easy. Dobra, zaczęła się znowu zacinać z jakiegoś powodu gra. I wiesz od czego? Od skrzeszenia z jakiegoś powodu. Się zaczęło coś ścinać. O, nadal przejścia nie ma, to jest dobrze. Easy. O nie, miecze. Dobra, ale spokojnie, on już ma expy. Uważam, że to co robisz jest po prostu zbyt cheaterskie. Gra też tak uważa, dlatego cię wywala. Nie, ja nie uważam, że to było cheaterskie. To było bardzo normalne, co zrobiłem. Bardzo dobre. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Więcej tych mieczy się zbiera. Potrzebujemy jakiegoś tutaj wsparcia. Ja nie mam jeszcze w ogóle ani jednej noski wyprodukowanej. No ja też. Ja dopiero teraz zaczynam coś tam germanić. Teraz mam wreszcie jakiekolwiek dobre rzeczy do germanienia. Wedle życzenia. Tak, panie. Dobra, easy. Dajemy radę. No bo te warstwy kierują. Dobra, na szczęście mi się gra już nie zacina, tylko było jedno ścięcie przy wskrzeszeniu i tyle. Dobra, tego anioła bym chciał jeszcze bardziej wyekspić. On będzie tutaj bardzo ważny. Służę tylko tobie, mój panie. Dobra. Dobra, jakieś tutaj podróby zawiszy czarnych nadjeżdżają. Patrz, wszystkie napieprzają górą. Boją się iść w moją stronę. Boją się. Easy. A weź swojego zawiszy czarnego, niech on tam wyjaśni. Mój zawiszy czarny broni mnie od dołu. Jest zajęty. No chuj, ale tych rycerzy się tu nazbierało. Dobra, ja mam... On leczy się z tego za 180 chyba już. Ale ty to aniołem po czytersku robisz. Czemu to jest po czytersku? No po to jestem leczącym, że mam takie umiejki i tak gram. Cheater. Czemu? Bo to jest wyższy... Bo ten anioł to jest wykorzystywanie buków. Popatrz, bo oni się nie odsuną, nie pomyślą, że wycofa. A ten anioł kuźwa ciągle sobie bije. No i gitarę, niech sobie bije. Gitara. Kolejny poziom zdobył. Dobra, on sobie tam powinien poradzić. Dam go pod jedynkę. A, muszę się cofnąć trochę tym aniołem, bo tutaj te pieprzone miecze robią złe rzeczy. To ja zrobię jeźdźców. Nie, odporność mają na obrażenia kute, to bez sensu.
zrobię psy. Niech zło ma się na baczność, zemsta i sprawiedliwość. Cóż za jednym. Niech zło ma się na baczność. Katapulta. Drogi, płomień chwały. Trzymaj się szlaku. Drogi, trzymaj się szlaku do niebios. Nie, nam brakuje mało, no. Wcześniej bardziej mnie interesuje jakoś to. Interesuje bardziej. Najpierw zaraz kończę buff wszystkim. Trzymaj się szlaku. Ej, wrogie anioły już nadchodzą. Wow. Chore się zorientowałeś, pójdź. Ale to jest nad budynek wroga. Ale ten archon ci tupi krytem, nie? Patrz to. Nadszedł dzień sądu! No i nadszedł, ale nie jego. Dobra, easy. Dobra. Wedle życzenia. Niech zło ma się na baczności. Dobra. Już starszy psów. Bardziej was porobię i was. Sprawiedliwość są jednym. Your buildings are under attack. Jedźmy. Po fortunę i chwałę. O kurfix. Dobra, easy. O Krucji! O Krucji! Skowron! Co ty mówisz? Co? Ja nie mam anioła! Ja nie mam co zrobić z katapultą! No to weź wsadź bohatera do wieży i czterech łuczników. Wieża to sięgnie. W ogóle masz już magów? Tak. I płonące strzały? Nie, jeszcze nie masz płonących strzał. Jak to nie? Mam. A nie, robię się, dobra, faktycznie. Boże, jak oni mnie zaczęli najeżdżać, co jest kuźwa? Bo on mi tutaj nie daje rady, więc idzie teraz na słabszego, nie? Tak to działa. O Krucji gang! Przestań tak dziwnie gadać, co to ty Krucji, ja nie ogarniam ciebie. Bardzo dobrze, że nie ogarniesz. Kim ty jesteś? Oktawian, ty się cofasz! Cofasz się! Ty nawet nie masz opcji, że będziesz się bił. Trzymaj się szlaku, drogi! Do niebios! Trzymaj się szlaku, drogi! Trzymaj się szlaku, drogi! Szybko! Napieprzać mi się z tym. Dobra, ty się wycofuj. Ty już... Dobra, pamiętaj, że niedługo jak będą smoki, to może być trochę większy problem, ale spokojnie, damy radę. Dobra, więcej armii nie potrzebuję. Na razie przynajmniej, niech zostanie to, co mam. Pieprzone harpie! Tego nie chcę, to chcę i to.
Masz kamienia może za dużo? Bo by mi się bardzo przydało. Niczego nie mam za dużo. 100% nie mam niczego za dużo, rozumiesz? Jest mi tak nieciekawie. Kurde, znowu się zaczyna przycinać gierka. Bardzo niekorzystnie. No nie, nienawidzę tych ścin. Nie rozumiem ich. Dobra, jak to wygląda? No, wieże są nadal mocne. Artur, na dole jest zbudowany bardzo groźny budynek. Weź się go pozbądź, bo tam anioły jakieś będą dzikie wychodziły zaraz. No, świetnie. No nie, białego maga mi zabili. Kurde. Dobra, weź się pozbądź tych rycerzy. Inkwizytora. Zemsta i sprawiedliwość są jednym. New armies are available. Dokąd jedziemy? Dobra, Artur, naprawdę potrzebujemy, żebyś to ty coś zaczął szybciej tutaj robić, zabijać, niszczyć, plądrować, bo jak mi te ściny się przywróciły, to już, kurde, za wiele nie zrobię. Nie wiem czemu, dlaczego tak mi się to zacina. Nie mam, kurde, bladego, cholernego pojęcia. Ale wiem, że mnie to strasznie irytuje. A nie ten baw. Dobra. Go zawiszo. Cholera jasna, cholera, zacina się to. Trzymaj się szlaku. Artur, potrzebujemy ciebie. Dajemy radę. Piękny heal. Pięknie, ten anioł to jest bóg giereczki, kurde, bóg. Rozjechać ich, dokładnie, rozjechać ich, powiedziałem raz. Rozjechać ich, rozjechać ich. Dobra, wy tam sobie plądrujcie. Poziom bohater wbił. Okej, tu się groźnie robi. Cofnąć, cofnąć, cofnąć. Jak wicher. Dobra, tutaj charyzma i ochronę jeszcze. Do 10 punktu bym w ochronę poszedł. Nie wiem, czy to warto, ale tak zrobię. Trzymaj się szlaku. Cóż za piękność. Drogi. Trzymaj się szlaku. Dobra, się w miarę przebijam, powiem ci. To dobrze, bo ja nie bardzo. Muszę się cofnąć, ale zaraz będą ten... grabieżcy wychodziły. Oj, tytana mogę zaraz zacząć robić. W sumie to już zacznę. Chcesz odpoczynku?
Przydałby się. Dobra. Czego te katapulty się jakbyś bugują lecąc przez ten most? O kurwa, da się to zrobić. Nie wiedziałem. Wiesz, co się da zrobić? Jeżeli masz jednostkę, która ma jakieś zaklęcie i możesz użyć skrótu klawiszowego, żeby go użyć, tego zaklęcia, nawet jeżeli ta jednostka nie ma many na to, to inna jednostka tego użyje, która jest z tym zaklęciem, nawet jeżeli ona jest w wieży. Serio, o tym nie wiedziałeś? Ty o tym też nie wiedziałeś. No widziałem, bo zawsze jak klikałem uzdrowienie, to albo pioruny w danym miejscu, to napieprzało mi często w innym. Nie o to mi chodzi, w wieży, rozumiesz? Moi magowie są w wieży i oni użyli heala. I użyłem im, klikając na anioła, który nawet nie miał many na heala, rozumiesz? Wiesz co, mam problem i problem się nazywa dość poważnie, ponieważ nazywa się wkurwiona kawaleria rycerzy. Dobra, weź tam ich, plądruj, gwałć. Problem polega na tym, że ja już mam praktycznie wszystkie kopalnie wytredowane. To ty kuźwa nie lepiej, też masz... No ja nie. Nie mam jeszcze, kamień mam wytredowany co najwyżej. Ale one shot katapatniku, jaki ty jesteś boski! Ajajajaj. Przebijać się przez to! Kurwa. O Boże. Łupieżcy. Dlaczego ty tymi łupieżcami jeszcze nie wyszłeś? Chodź tu mi pomóż. Nie mam ich zbyt wielu. No dobra, pójdę do ciebie. Umiem tylko zabijać. Jestem grabieżcą. Poczekaj. O kurde, to jest zwierzę wroga? Co ona tu robi? Nie uwierzysz, ale pewnie została zbudowana. O kurde, ty masz chyba rację. Dobra, ja zawsze lecę tam. Dobra, cały czas mój aniołek się expi. Dobrze, niech się expi. Dobra, to dawaj, razem zaatakujemy. No, wchodzę tam. Grabieżcy i ten, i Pegazy. Podlatują. Zostaw katapultę! Gerar... Dobra, i znowu te zgubione katapulty. Dobra, po kroczku, krok po kroczku. Krok po kroczku. Krok po kroczku. Weź te katapulty, kurde, przesuń. No mówię, że one są zbugowane i nie da się ich przeprowadzić normalnie. A może kroczek po kroczku właśnie. Ten te z przodu katapultę najpierw weź przeprowadź. Albo weź je, zdelituj, bo już patrzeć nie mogę. Nie, naprawdę weź, bo te Pegazy same z siebie nic nie zrobią. Pierdzielone katapulty, ja ich nie robię. Uses. Dobra. Plądrować. Ale w dół czy w górę? W dół chyba. No, najpierw w dół, potem... Potem zrobi się resztę. Ale się zacina. Dobra, anioł tam ciągle daje radę. Pam... Wow. Jeżeli masz jakieś surki, to wiesz co, chętnie możesz wysłać. Nie mam właśnie. Ledwo co daję radę tutaj. Bo mi się kopanie wyeksploatowało i to jest problem. Kurde, się za bardzo tutaj zacina. Powiem ci, jest nieciekawie. Cholernie dużo tych natraciłem tam. Jest smok. Nie no, przez grabieżców to
Te wieżyczki się przerażnęły mimo wszystko. Bez większych problemów. Tam jest smok. No wiem właśnie. A czekaj, tego buffa nie potrzebuję, bo ja nawet nie mam limitu. Jestem daleko do limitu. Dobra, zacznę też robić zwykłych barbarzyńców, bo ze wszystkimi buffami mimo wszystko warto ich robić. Wiesz co, ja się boję tego smoka, bo jeżeli mi wlecie od tyłu do bazy, to ja pobarzę. Da radę. Znaczy, ty dasz radę się wybronić przed nim. O to mi chodziło. A nie stać mnie na dobrą produkcję grabów. Albo mam wydrylowaną tą kopalnię i mam... Aha, ja w ogóle nie mam już żelaza, dobra. Stary, jest problem, bo armie nam się kończą. Jakbym nie zauważył. Trzeba było grać elfami. Nie no, tych to ja... Potrzebuję ich trochę. Naprawdę jest w chuj ciężko. Chyba, że ja te trzeciopoziomowe kopalnie bym tam zajął. U mnie. U góry. Dlaczego tych nie... Tych nie zająłeś jeszcze? No jak miałem ich zająć, jak chciałeś armię moją? Co ty się tutaj spinasz? Jak wcześniej, jak on cały czas tutaj przesuwał swoje armie, cały czas coś dostawiał, cały czas jakieś wieże się budowały. A pierwsza moja armia, która została stworzona, no to właśnie poszła do ciebie. Znaczy, pierwsza armia to była dziadowska armia, tam jacyś jeźdźcy z barbarzyńcami, no to tam było za mało. Po prostu się zwyczajnie w świecie wybronił przeciwnik. Jak wykierować tą grę bez surowców? Może botom też się skończą, nie wiem. Pewnie tak, ale... Kurde, no bieda. Jest tu ciężko. Dobra, ten anioł będzie tutaj im pomagał. Powiem ci, jak po raz pierwszy używam tych jednostek typu Zawisza, Czarny i Herakles. O Boże. Dobra, zabiję to. O nie, no serio. Dawaj. Cofać, jesteście zbyt ranni. Nie, skoro, no kuźwa, jest problem. No, no shit, Sherlock. Ale naprawdę jest najbardziej problem. Mi się zacina gra, to jest dopiero problem. Kurwa, katapulta tam jakaś bije. Gdzie ona? A tam. O-o. Anioła. Rozberstować. Powiem ci, taktyczna spierdolka zawsze działa. Nie wiem, bohater ma 15. Nie no, no nie wygramy tego, bo smok ma 16 speeda. Tak to bym jeszcze może popróbował, ale tak to nie ma opcji. Artur, dawaj tam, napierdzielasz. Ale jak? Czym? Kiedy? W którym momencie? Nie wiem. Jak mam walczyć, kiedy ich jest więcej? Myśl. Skowron! Jesteś jechanym geniuszem. Dobra, idę ci to wygrać w tym momencie. Idziemy się napierdalać. Trzymaj się szlaku. Zapomniałem o tym, że ja mam przecież iluzję. No, to też. O kurwa, ile katapult. Nie zacinaj się, grono, nie w tym momencie, nie teraz, nie tak bardzo. Dobra, go kierowanko. No, lecz, anioł! Dobra.
Jest, tytan. Easy. Dobra, ten smok nic nie robi praktycznie. Dobra, mam jakiś oddział kolejny. Przesuwam go. Dobra, wysyłam bohatera tam nadchórzliwym, żeby ogarnął. O! Możecie to dawać dalej, odpalcie się. Napierdalać! Tempy! Nawalasz? Dobrze? Ciśniesz? Tak, ale bez ciebie jest ciężko. Mimo, że mam iluzję, to dopiero sobie w tym momencie o tym przypomniałem, że takie coś mam. No po prostu, no nie wyrabiam z córkami, no. Ale zabiłem smoka. Mam 3000 złota teraz. Chcesz złoto? Przyda, wszystko dawaj. Złoto tylko mogę dać. No to dawaj, bo nauczyłem się. Mi się zacina strasznie i ciężko mi nawet coś takiego zrobić, coś tak prostego jak... jak ci dać złoto. Do niebios. Od tego was mam, łucznicy, żebyście strzelali. Smok zrobiony przez bota. Fioletowy, nie? Nie wiem, czy fioletowy, czy czarny, ale ktoś tam ma. Czarny, nie fioletowy, czarny to jest. Nie, ja nie mam surków, żeby to zrobić. Mam za mało. Iluzja daje dużo, ale to nadal jest za mało. Kurwa, weźcie tego smoka, nie trafię nawet w niego. Weźcie sami go, zacznijcie. Skasować to gór. Dobrze, kurwa, płomień chwały. Dobra. No. Ja muszę wycofywać, Zalazo. Ja nie dam rady. Ja się mogę co najwyżej z iluzją bronić, a nie chować. Wielkie czyny czekają. Nie bij mnie, panie. A momento. Your troops are under attack. No kurde, no nie daję rady. Miałeś dużo więcej kopalni ode mnie, stary. Tyle samo mieliśmy. Nie, miałeś jakieś dodatkowe żelazo i krychę pierwszego poziomu. No i tyle. No. Ale ty masz blisko kopalnię trzeciego złota i kamienia, a ja nie mam jak przyjąć swoich. Popatrz. Moje są daleko. No wiem, ale dopiero teraz swoje przejąłem. Dobra, kurwa. Wychodzimy jeszcze raz, próbujemy. Podejście numer 2. Wystać się bogiem, ja pier... Zabić to, dobra. Dobra, czas wrócić na tory. O kurwa mać, goni mnie inkwizytor, który teraz zauważyłem. Ej, co tu się odwala? Zabić to! Your buildings are under attack. Nastaje nowa era. Za mną!
Naprzód! Chcesz odpoczynku? Chcesz odpoczynku? Chcesz odpoczynku? Tam jest smok. Dobra, czarny już jest praktycznie pokonany, także easy. Tutaj dociskam. Szybko, mocno, praktycznie i w doświadczony sposób. Co? Dobrze, easy, ciśniemy. Artur pierwszy wiek, coś ci nie idzie, zarodku. No i zobaczmy, czy co się nie zbaguje teraz. Przymknij się! Niestety nadal jest zbagowany, ale już dograjmy to. Już mam dość. To idzie na YouTube'a oficjalnie. Dograjmy to. No. Co jest? Napierdalać, kuźwa, mam tego dość. Już. Ile można, po prostu ile można. Jedną tak denerwującą rozgrywkę. No. Coś ci nie idzie, zarodku, coś ci nie idzie, zarodku, coś ci nie idzie, zarodku. Ale faktem tak by było w prawdziwym życiu, tak samo by wypominał Zorotowi, Pepsowi. No nie powiedz mi, żebym tak nie robił. No nie wiem. I myk iluzją to. Nie, bez zabawy, zero litości, wkurzają mnie do maksymalności. Yo. Kurwa, tu jest groźne. Groźne. Co jest groźne? Przecież on jest ten. Przecież cicho. Jest na wszystkim. Kurwa.
potrzebuję więcej mocy. Urin Elano. Ja pierdzielę, końcówka tego odcinka to jest jakaś pomyłka. Po prostu. Przez to, że to się tak ścina. Ach, ja chcę donieść z powrotem surowce. Jest taka ulga, wiesz. Jakbyś długo trzymał coś w sobie, nigdy to wypuścił. Kurwa mać, co? O chuj. Co? Nic, zebrało nam mi się dużo ludzi. A ten się, Ananiu się ładnie wyekspił, ja pierdzielę. Serio? No. Ciekawe, czy nadal będziesz go miał w świcie. No tak, no. No czemu miałbym go nie mieć? No bo ty go wskrzesiłeś. No to będę go mógł wziąć jeszcze raz. Nie, moment, muszę błogosławieństwo mieć tu, a leczenie tu. Kuzia, to było tak nieporozumienie, ta gra. Mówisz? Ale jak ty zagarnąłeś szybko, chamsko, wszystkie kopalnie. No zacząłem się mać, no bo nie miałem surowców. Musiałem tak zagrać. Zagrać? Ja pierdzielę, ty zawsze się tak odnosisz dziwnie do tej gry. Musiałem tak zagrać. Ja pierdzielę. Gdybym tak nie zagrał, tam przegrał. Co? Przecież ja już cisnąłem tam. Obaj już cisnęliśmy. Ty już nie musiałeś tam bohaterem podbiegać. Nie wiadomo po co, żeby tak zagrać. Dobra, skończmy to szybko, bo już kurde mam dość. Jak zrobienie tytana to był dobry pomysł. No. Też mógłbyś zrobić, też masz użytecznego tytana, który ma zasięg 16 z fireboli. No dobrze. Ja pierdzielę. W końcu klaszczu i przestały się te komunikaty pojawiać. Easy. Boże. Zaraz był pokonany. To ja armia zebrana. Jak dobrze się pokonuje z... O Boże. Poziom jeszcze zdobyłem. Uzyskałem premię 840 expów. Nie ma to jak grać żelaznym bohaterem. I w końcu się przestał zacinać komputer, jak wyszedłem z tej gry. Ja pierniczę. I oczywiście laptop jest dosyć ciepły. Oj, ja pierdzielę. Widzę, że prawie mnie surowcami w wydobyciu prześcignąłeś przez to, że tak później wpieprzyłeś się w te kopalnie, ale więcej wydałeś. No, dopiero pod koniec. Ty miałeś dużo wcześniej lepsze wydobycie niż ja.
No, ale ile czasu ty miałeś też te kopalnie później i ile ich miałeś? Miałeś wypełnione, ja nie. To był też duży problem. No, ale ja zanim te swoje wypełniłem, to też trochę czasu minęło. Także, drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Oczywiście kolejna, powiedzmy, chyba rekompensata za propagandę, w sensie ostatni odcinek, który był krótki, więc ten jest długi. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki pomysł. Także dziękuję bardzo za uwagę. Ze mną był pan Artur Pierwszy Wielki. Zapraszam do kolejnych odcinków z tej Wrestling Serii na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam i polecam. Na razie. Artur. Do widzenia. Do widzenia.